Dojechałem i znajduję się właśnie w siedzibie LM w Koninie, gdzie za chwilę będę miał udzielany wywiad. Myślę, że będzie w porządku, także czekamy na efekty końcowe. Nazywam się Stanisław Świerk, pochodzę z Konina. Obecnie jestem studentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Jest to szkoła oficerska. W Koninie ukończyłem gimnazjum nr 6 w Koninie, klasa Szermiercza, gimnazjum sportowe oraz drugie liceum w Koninie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pomysł na mistera Warszawy i start w takim konkursie narodził się już pół roku, rok temu. Za namową paru znajomych, że może warto sprawdzić swoich sił w castingu do konkursu Mister Polski. Był to casting już, Mister Polski już trwał, ale był to casting o złoty bilet do Mistera Polski, który upoważniał do startu w półfinale. Byłem na castingu do Mistera Polski, dostałem się, natomiast musiałem zrezygnować, ponieważ kolidowała mi szkoła. Właśnie z kolegami dostaliśmy się do Mistera Warszawy, nasze swoje numerki. Następny etap 26 stycznia, sesja zdjęciowa, myślę, że będzie ogień. Jak myślicie? Pozdrawiam. Będzie ogień, będzie dobrze. W tym roku pojawiło się coś takiego jak Mister Warszawy. Pojawiło się to pierwszy raz w historii. Jest to konkurs też pod patronatem konkursu Mister Polski. Zwycięzca Mistera Warszawy dostaje od razu prawo startu oraz miejsce w konkursie Mister Polski. Poszedłem na casting. Tym razem termin przyszłych sesji, termin gali finałowej, wszystko odpowiadało mi i odpowiada, dlatego stwierdziłem, że próbuję. No i casting udało mi się przejść pozytywnie. Dostałem się do grona 18 finalistów ze 100 startujących. Czasami w Warszawie będąc dorabiam sobie, pracując jako model czy jako host, czyli już brałem udział w paru pokazach mody, pracując czy raz chodząc na wybiegu, także niejako trochę coś na ten temat już wiem. Nie jest mi to do końca obce, ale cały czas wchodzę w tą branżę, odkrywam jej dobre strony, no ale też wiadomo, też i te gorsze, które uczą, że nie każdemu można ufać, nie każdemu mogę zaufać. To, co jest na zewnątrz, to jest na zewnątrz, a trzeba patrzeć na to, jaki to jest w środku, na to, co ma do powiedzenia. Oraz no, wiele razy, że tak powiem, dostałem kosze od dziewczyn, kiedy chciałem je poderwać, także nie jest tak, że wiem, że jestem super piękny, nie można mieć sobie mniemania o sobie, tylko trzeba być takim, spoglądać na to wszystko z góry, że trzeba wiedzieć, gdzie jest swoje miejsce. Wszystko łączy się w jedną całość. Nie tylko wygląd, ale i sprawność. Oraz też to, co mam w głowie, po to też studiuję, cały czas się uczę, rozwijam się. Póki co na studiach nie miałem jeszcze żadnej poprawki, także jestem pilnym studentem. I oby jak najdalej w tym kierunku, cały czas się uczyć, rozwijać, a nie osiadać na laurach. Jest to dla mnie coś ciekawego, coś innego, z czym przez całe życie nie miałem do czynienia i nagle pojawiła się szansa, więc skoro pojawiła się szansa, to czemu by tego nie spróbować?